Startujemy. Major, medium, vampir? O, vampir hunter. Okej. Czyli ja muszę pozapitalać wampirów. W naszej gierce są wampirzy, widzowie. W sensie jest jeden wampir. Noż, kurczaki. Widziałem... On obok mnie był. Taki z krzakiem na głowie. Ja wiem, że on obok mnie był. Dosłownie milimetry obok mnie, jak gasły światła. Nie, Wojt. Chodzi o to, że ja widziałem flasha w dropshipie. Byłem w czasie rakietki, włączyłem rakietkę i chciałem R-kę, ponieważ bałem się o swoje życie. Twoje krótkie życie. Potwierdzam, był flash. Dobra, szczerze, może dać skipa, bo nie dowiem się jakoś dużo. No chyba, że chcecie mnie wygłosować, to że... Ja mogę coś powiedzieć do tego ciała generalnie, ale to chyba wszyscy. Ktoś nie dostał flasha? Jest jakaś osoba, która nie dostała flasha tutaj? Tak, to ja. Gdzie ty jesteś w takim razie? Ja nie dostałam, jestem w... Jestem pod kamieniem. Ja nie dostałem flasha. Jestem pod labem. Na to się dostałem. To wy nie mieliście tasków do góry na dropshipie do zrobienia? Nie, no miałem. Zrobiłem te dwa i potem... Tak szybko? Rage'a i w prawo. No tylko no, kluczyk, bo nic więcej, nie? Aha. Miałem kluczyk i rakietę. Ja miałem kluczyk. Ja miałem kluczyk i rakietę. Ja byłem w rektykalu, więc nie dostałem. Ja też byłam, Jan był ze mną, dobył chyba też kabelki i Eldikon chyba z nami szedł? Tak, potwierdzam. No dobrze, jest ten flash i właśnie jedyne co pamiętałem, że gasnie mi ekran i była obok mnie dosłownie ta osoba, która nie żyje, a nikogo reszty nie pamiętam i to jest mega dziwne. Znaczy ja się od razu przyznam, bo wiem, że nie byłem to ja, ale ja też byłem obok ciebie. No ale jakby... Tam było nas dużo. Tak, ale to będzie ciężko wywnioskować. Nie, no nie wywnioskujemy tego. Wiemy, że jest grenadier w każdym bądź razie. Tak. Nadział się na nóż tego gabika i tyle pewnie. Widzowie, ja mam Vampir Huntera. To nie jest wampir, to jest zabójca wampirów. Ja muszę pozapitalać wampirów, bądź w sytuacji, kiedy wampirzy zginą, tak? Wampirzy, wampirowie, nie wiem, wampiry, dobrze chyba. Wampiry zginą, to dostaję szeryfa. Jak dobrze pamiętam, chyba tak to było. Tak więc na razie są wampiry. Znaczy jest jeden domyślnie, ale wybiera sobie kolegę. Nie wiem, czy już wybrała kolegę, koleżankę do teammate'u, bo wampiry tu są jako dwójka. Ja się mam dowiedzieć, kto jest wampirem i go, jakby wiecie, wyeksmitować. Mam takiego szeryfa, ale na wampirów. I chyba mogę jakąś pomyłkę zrobić, ale teraz Holipcia wie, ile tych pomyłek mogę zrobić. Dwie? Jedną? Raz chyba mogę pomylić, albo dwa razy. Jeden, dwa razy się chyba mogę pomylić. Nie ginę? Kurde, to kogo sprawdzić? Nie wiem. No Gawik nie. Nie wiem, czy już... Albo mi dają wampira. To by było śmieszne, jakby wampir dał mi wampira. W sensie, był pogromcą wampirów i bym dostał nagle wampira jako kolega. To by było takie XD. Ciekawe, co by się wtedy stało. Sprawdzamy zielonego? Robię te taski, ale nie wiem. Ej! Czekaj, czemu ja go zabiłem? To nie tak miało wyglądać? Zabiłem wampira. No to tak, zostałem transportnięty wprost pod ciało, więc jeżeli taka jedna osoba mogłaby powiedzieć, to bym był bardzo wdzięczny. O nie! Ja ci mogę powiedzieć, ponieważ stałem obok. Zresztą dwie osoby inne również stały obok. Zostałeś transportnięty z użytkownikiem, towarzyszem Wenku. Ty. Posłuchajcie, o Jezu, ja z tego się w życiu nie wybronię, bo to jest tak skomplikowana akcja. Jak ja się mam z tego wam wytłumaczyć? No, wiecie, takiego wstępu nigdy oficjalnego nie robiłem, nie? Jak teraz, ale... generalnie Nubek, czy ty byłeś obok mnie w Weaponsach, co nie? O, nie kontaktuję, wiesz, to jest... Robiłeś meteoryty, prawda? No, ale to kiedy to było? No troszkę wcześniej, nie? Troszkę wcześniej. No już zdążyłem w tym momencie na choince. Po prawej stronie pod labem. Nie zdążyłem jej zrobić w pierwszej rundzie. Więc to jakoś nie wiem. A, czyli ty mnie nie potwierdzisz. No dobrze, no to nie mam na kogo liczyć. Stop. W takim układzie ja ale co chcesz powiedzieć? Znaczy ja się wypowiem w tym temacie tyle, że tak. Nubek robił meteoryty, ja robiłem meteoryty. Nubek wybiegł pierwszy sobie gdzieś tam do góry, bo tak powiedział. I ja później poszedłem do O2.
Fenek, ale na jakie postawie... Jedyne, co ja mogę powiedzieć, możecie mieć na mnie susa, ale naprawdę ja jestem czysty. Z racji, że są dwa fragi, możecie to skipnąć, ale to tak jak mówi tutaj ta osoba, która teleportnęła, mogło tak to wyglądać, bo ja coś zrobiłem. I ja coś zrobiłem, ja się do tego przyznaję. Ale to nie jest... Ale on tak logicznie gada, Fenek. On tak logicznie gada. Nic złego. To jest dobra rzecz, ale w inną stronę. A wiesz co, dobra rzecz, ale dla jakiego teamu? Czy okej, zaufajcie mu, bo wiem co chyba zrobił, dziękuję za to. Generalnie takich akcji jest bardzo mało, jaką teraz zrobiłem i ona jest bardzo taka dzika. Jak to potem byście zobaczyli, to powiecie dzika. Sami, że to jest no dziwna sytuacja. Dzika niczym dziki w Gdyni. No, te które na pasach wsiadzą w okluzji to plus jeden. Dwóch impostorów dla tego. Są te, które stoją na czerwonym, czekają na zielonym. No, no jakby, no co ja mam widzowie w tym powiedzieć? No tak to wyglądało, no. Transporter. No! Ej, to patrzcie! Teraz jestem szeryfkiem! Szeryfkiem jestem, czyli drugiego wam... A to on nie wziął wampira sobie jako kolegi jeszcze. On nie wziął kolegi. Nie miał kolegę. Ej, to biedny. Ja se zaryzykowałem w niego. Ja myślałem, że Nubek mu dał drugiego kolegę i Nubka chciałem teraz pitolnąć. No tu jestem troszkę zrozpaczony i zdziwiony tym zaistniałą sytuacją. Nie powiem. Wiecie co, ja myślałem, że Nubek tutaj koledze dał albo kolega Nubkowi. O Jezu, nie, goni mnie, goni mnie. O, z Nubkiem mnie transportnęło. Biegnę na ryzyko. Czekaj. Ja to zgłoszę. Ja to zgłoszę. Dobrze, generalnie nie chciałem biec na tamte komsy, że tak to powiem. Ktoś mnie transportnął z Nubkiem, ale myśmy byli praktycznie obok siebie, więc wiem, że Nubek... Nie, z Nubkiem ze mną. To nie byłeś ty? A czy to nie był Nubek? Nie, ja byłem obok praktycznie was i to mnie transportnęło z tobą. Okej, okay, a kto był na przycisku właśnie obok meeting rooma? Bo się zastanawiałem, czy to był zabójca, czy to była osoba, która chce zrobić spotkanie i czeka na naprawienie komsów, ale no... Sorry, sorry, już jestem, byłem w toalecie. Nie wiem, kto to był, bo... Gdzie byłeś, Danix? W toalecie byłem, sorry. Gdzie skończyłeś? Ja byłem tego safku. No to dobra, no to Danix był na awku w takim razie, to by się zgadzało. Turet leży obok przycisku, można powiedzieć, więc może miał jakieś info, ale były komsy i nie mógł go zrobić. No i w sumie to tak naprawdę więcej nic nie wiem. Wiadomo, gdzie dwa pomocy były ciała? No ja mówię o Turecie tylko, ale jeszcze jedno ciało było, nie? Ja mówię... Dwa były, tak? No ja tylko Tureta znalazłem tam właśnie obok przycisku, a jeszcze drugie było, nie wiem czyje. Ktoś jeszcze, Mori? Nie, Moris, ktoś inny. A Moris, tak? Ja chciałam powiedzieć, że widziałam, jak ktoś wentuje, ale niestety nie wiem kto w tym wencie, co jest koło komsów. Nie wiem, ja mogę powiedzieć tak z 4 liter, że ktoś był w dolnej deku. Na koniec rundy. Nie wiadomo, co z pozostałymi dwoma ciałami. No raczej nie. Możemy to skipnąć, zobaczyć ilu będzie, bo teraz się mogło coś wydarzyć. Z jednym osobnikiem, aczkolwiek głowy nie daje, że jest jednego mniej, ale może tak być. Możemy. Jeszcze raz? A co pytasz? Botuszki mi powiedziały. I ptaszki mi powiedziały pewne informacje. I wskazały pewne czynności. Znaczy, nawet jeżeli mamy 3 impo, to możemy jeszcze zaryzykować iski. No w sumie tak. Nie mamy pewności. Tempy się zleciały. Im pokazały. Tak, dokładnie. Pytanie, w kogo zaryzykować, widzowie? W kogo zaryzykować? Chore, dziękuję za pakiecik wspierającego na czacie. Dobra, widzowie, w kogo zaryzykować? Jakby nie chcę na ślepo totalnie, ale z tym wampirem wiedziałem, że mogę się pomylić 2 razy. I to mi się mega na farcie udało trafić akurat osobę, która miała wampira swoją drogą. I potem transporter mnie tepnął i w sumie potem byłem podejrzewany, ale zaufali mi siłą rzeczy, że dają mi pograć. Dziwna sytuacja ogólnie. Dobra, ja tu mogę zostać, jak coś mogę zarypać, jak coś się będę bronił, jak mi ktoś tu biegnie na kamerę, tak perfidnie. Janek biegnie. O nie, tutaj ktoś biega, jak coś killam tutaj, jak mi ta osoba podbiegnie. Jakby jakiś super szedł, to... Dobra, zarypałem prawdopodobnie impostora. Zrobię reporta. Nie wiem, czy mi zaufają, bo bałem się, że od drugiego dostanę. Co tam się stało?
Ja generalnie sobie biegnę w dół na maksa i klikam R-kę na fulla, bo bałem się, że jest więcej ciał, jak te kompsy padły, więc tak. I zgłosiłem nie wiem nawet kogo. Chyba tego żółtego, ale nie jestem pewny. Z tego co mi wiadomo, tam były dwa ciała, nie wiem którego zgłosiłem. A jedna osoba odbiegała, ale bałem się, że tam ktoś dobiegnie, mnie jeszcze dziabnie i gadam na R-ce lecę. Dobrze zrobiłeś. Tak coś wiemy, czy nic nie wiemy? Nie mogę gadać, że zabiłem. Z moich informacji wynika na to, że chyba mamy jednego impostora mniej po tej rundzie, bo chyba teraz zginął. Prawdopodobnie Wenku użył tarczy i ciachnął go. Okej, okay, możliwe. I tyle tego wiem. Wentylator, wyjaśnij mi swój movement. Ej, Danix trochę sasem jest przez to. Czym on wie, że ja? Czy Danix jest kolejnym impostorem? Okej. Okay. Bo miałem tam... Przez jego słowa? Ale nic tam nie było niestety. Czekaj, a ta dziurka to skąd się pojawiła nad tobą? Czy ona była wcześniej, czy... Była, tak samo w specyfie nie jest, taka druga. Wiesz, taka coś wygląda. To może być kolejnym. Mhm. Okej, okay, nie wiem. Właśnie do tego zmierzam, że jego movement był taki, że z mojej strony wyglądało to tak, mogę się mylić, że jakby postawił sobie dziurkę, ja jakbym to zobaczył, ale nie jestem pewien i mnie bardzo gonił. No, ale potem odpuściłem, bo nie chciałem się tego. No, bo byś go nie dogonił. No, ale dałem radę. A ile było teraz trupów ogólnie? Ktoś zobaczył? 3, 2, 4? 2. Ale nie, byłem ci drzwi zamknął przed nosem i bym cię zawiózł, więc pamiętam. Dwa i te dwa były właśnie na kompsach. Ja mogłem, ale tego nie zrobiłem. No, bardzo mi nie pasuje twój movement, ale no i tak jeszcze możemy zaryzykować skipping, ale proszę pamiętajcie o tym. Pamiętajcie. Jeżeli teraz będzie znowu trzech impot, trzeba wcisnąć przycisk, bo znowu dwa kile i już jest pomoc. No dobrze, ale Gawik, o czym mamy pamiętać u ciebie? O czym? Wentylator movement, tak nie bardzo go, jakby chciał mnie zaciuchać i nie wiem, czy nie jest minerem, ale nie jestem pewien. No dawaj, Domsayer we mnie miner. No nie wiem, czy Gawik tutaj nie jest z Danixem w combo, ale w takim razie Gawik i Wenty, no dziwne. Chociaż kurczę, ja nie wiem, czy w tego Daviksa bym sobie nie łupnął. Trochę się cykam, ale bym zaryzykował, jestem skłonny zaryzykować to. Danix jest clearem? Ale skąd on wie, że to jestem ja? Skąd on wie, że to jestem ja? Jak były kompsy cały czas zgaszone do końca, a on broni swojego kolegę i mówi, prawdopodobnie może być jednego mniej. Hello there, on wie, że jego kolega zginął. Ja ryzykuję w Danixa. Idę go pitolnąć. Nie, ryzykuję w Danixa. Poważnie. Nie mogę zgłosić swojego ciała. Dobrze? Ja nie mogę zgłosić jako szeryf ciała. Cholera. Gawik, ja wiem jak to wyglądało. Daj Wenkowi. Ja wiem jak to wyglądało, ale po prostu no... Okej, przemilczmy to, co chciałeś powiedzieć, Nówek. Wywalcie Jana, zrobiłem jako nie wszystkie taski. O Jezu, to jest najgorsze, jak ktoś zrobi. A kto jest drugi? No to mamy wszystkich. Czy już mamy chyba wszystkich, jeżeli mogę zapytać. No to Janusia. Danix, Eldikron, oni już nie żyją. Tak, bo on... Okay. Nie, no, to by się zgadzało, to by się zgadzało. Wywalmy Jana, po rundzie porozmawiamy. Tak będzie dobre, będzie dobre. Ale to jest giera, zarubisto, co jest? Ej, patrzcie to! Wyczaiłem z jego słów, że on jest tym drugim. A mówię. Ej, jeszcze się nie kończy giera. Jeszcze jest neutral. Ale akcja. Jeszcze mogę ryzykować. Ostatni strzał dobrze, mam tyle dobrych strzałów w tej gierce, że to jest hit. Proszę. Myślałem, że jest koniec. A ile jest traitor się wykluł może? Gawik mnie nie zajumał, a miał okazję. Więc Gawik raczej nie. Bo by mi walnął siekę raczej. Okej, okay, na Venta. Idę do deko... Aha, ja tasków nie robię przez to. Jestem zbanem. Ej nie, moje taski zostały wszędzie. Ja się za bardzo skupiłem na Vampir Hunterze. Bałem się, że mnie zaciumka.
bo kto normalny biegnie do dekontaminacji, gdzie jest reaktor? Tylko impostorzy. Gawik, nie mogło mi kurde dać inaczej. Dziwna sytuacja. Mianowicie? W wentylatorze, powiedz, jak to z twojej perspektywy wyglądało, żeby nie było, że ja tu coś narzucam. Chwila, bo ja byliśmy razem w specymenie. No. Robiłem sobie liczydło, jak my wybiegamy i skończyłem dosłownie, bo widziałem w tasarze czerwony i chciałem przejść tam... Nie, myślałem, jakiś neutral zabijaka jeszcze został, wiecie? Się wywaliłem o niego. No tak. Ja raczej na pewno wiem, że jesteś czysty. Nie mam pewności, ale raczej wiem, że jesteś. Wenek prawdopodobnie. Tak, dosłownie. Wbiegł do specimena i w drzwiach tak po prostu sobie wziął i padł. Mógłbyś. Dobra, no, był szeryfem na pewno. Chyba, że... Nie, nie ma szans, że... Okej, był szeryfem, bo pamiętacie... Ktoś tam... Transporter zamienił miejscami i był frag od Wenka i mówił, że się z tego nie wytłumaczył. A, Beskitu, szeryf, nie pomyślałem o szeryfie. Tak, tak, on był na 100% szeryfem, bo na moich oczach zabił Daniksa, pamiętacie, w poprzedniej rundzie mówił, okay. Że wiem, jak to wygląda, no nie? Okej, okay, czyli... Okej, dobra, to już wszystko wiem, czyli Wenku był szeryfem, chciał we mnie strzelić. Czyli teraz tak, teraz jakby w tej rundzie nikt nie padł, tak? Po prostu jak się wywalił. No, padł tylko Wenku, który we mnie nie trafił. No to na teraz kierdzi na spokojnie, nie? Chyba, że jest szansa jakaś, że nie wiem. Nie, no raczej nie. Według mnie to jest pogód. Według mnie nie jest. No. Nie ma to wywalać, bo w sumie jakby nie ma... Generalnie Lubek jest niczem. Gawik rozkminił Wenka. Wentylator na 90% dla mnie jest czysty. Zostaje nam kogut. No, ale to mamy teraz tego, strajca. Ja muszę taski, widzowie, skończyć. Aby, mam teraz speedruna, moje taski. Może być traitor, może być neutral. Lubek raczej nie. Ej, ja muszę szybko, bo Gawik może wszystkich wysadzić. Na pewno nie jest, tyle. Gawik, gdyby był tym, to by raczej strzelił Wenka zamiast mówić nam, że... Widzowie, Gawik mi był czysty, w Gawika bym nie zaryzykował. Jest jakaś... W eliminacji zostaje kogut. No, jest jakaś mała szansa, że mamy też Arcanisa. No właśnie, kogut na to jest. Mamy 5 osób i jest jeden killer, więc ja bym... Możecie dać ekipa. Na swoim. Cholercia, koguta wywalają. Jak kogut nie, był podpalony albo nie był podpalony jako jedyny... Nie, wygra Arcanista. Chyba. Gdzie... No... Właśnie ja wiedziałem, że A kogo, Gawik, nie miałeś podpalonego, tak z ciekawości? No właśnie nie miałem wentylatora i koguta. No ja fitole, ja tak czułem, że koguta nie miałeś.